Cześć. Wiele razy mówiłem o kompetencjach, które są ważne w odniesieniu sukcesu, w lepszej sprzedaży, w dotarciu do klientów. Bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, którymi kompetencjami się charakteryzujesz, które kompetencje do tej pory rozwijasz, bądź rozwinęłaś tak konkretnie i dokładnie. Wiele razy mówiłem, że te kompetencje miękkie, na które warto zwrócić uwagę i które są bardzo ważne w naszym życiu, bo nie tylko biznesowo, ale też i w życiu prywatnym, bardzo Ci to ułatwi życie. Mówię tutaj o kompetencjach, które do tej pory gdzieś omawiałem, jak zarządzanie sobą w czasie, jak nastawienie na klienta, nastawienie biznesowe, czy chociażby nawet mowę ciała, czyli tę mowę niewerbalną, o której potroszę Ci opowiem, bo wracam właśnie ze spotkania z ciekawą, fajną ekipą handlowców, którzy dzisiaj przeżyli, no jakby nie było, pewnego rodzaju konkretną zmianę. Ale o tym opowiem Ci za chwilę, jak zostaniesz tutaj pasażerem w moim samochodzie. Do zobaczenia za chwilę. Kompetencje przyszłości są bardzo ważne i istotne w naszym życiu. Oczywiście są handlowcy, sprzedawcy, którzy nie rozwijają się, którzy nie czytają książek, którzy nie uczęszczają na szkolenia, a nawet jak uczęszczają, to i tak z nich nic nie zapamiętają albo nie wdrożą tego w ogóle w życie. Na tym polega właśnie ta różnica, że te około 5-6, maksymalnie sądzę 10% handlowców właśnie wdraża w życie to, czego się uczy. Patrząc tutaj na zespół, z którym teraz mam do czynienia, to nie jest duży zespół, bo to jest zespół 5-6 handlowców, którzy naprawdę są chętni do rozwoju i patrzę na to, jak starają się wdrożyć w życie to, co otrzymują co tydzień się spotykamy, no to jest to dla mnie imponujące. Z takimi ludźmi uwielbiam pracować. Lecz do rzeczy. Mowa niewerbalna jest w naszym życiu bardzo istotna. Zobacz na prezenterów w telewizji. Przecież gdyby oni byli sobą, no to przecież nikt by ich nie zatrudnił. Nie chcielibyśmy ich oglądać, a słuchać to już w ogóle. Więc mówimy o mowie niewerbalnej, która nie jest taką mową krzyczącą i to, co mamy konkretnego do powiedzenia, lecz mową, która właśnie jest milcząca, ale bardzo szybko każdy z nas buduje sobie, jakby nie było, pewnego rodzaju schemat, opinię na temat osoby, którą widzi, postrzega, z którą ma do czynienia. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak Ciebie postrzegają Twoi klienci, kiedy Ty jako handlowiec wchodzisz do klienta? Jak stoisz, jak siedzisz, jak się prezentujesz? Czy przekładasz swój ciężar ciała z nogi na nogę? Czy trzymasz ręce w kieszeni? Czy masz zapiętą marynarkę? Spójrz nawet takim dobrym wzorem, któremu ja przypatrywałem się i któremu podkreślam i wielu handlowcom podpowiadam. Zobacz serial Suitsy. Jakby nie było, tam jest główny bohater, który ma zawsze wyjątkową, zadbaną prezencję. Dlatego jest najlepszym prawnikiem w Nowym Jorku. Dlatego tak też się przedstawia, że taki jest. I to jest właśnie bardzo ważne i istotne, bo on wie, że takiego siebie zbudował. Ale żeby takim być, to trzeba przejść szereg szkoleń. Jeżeli mówimy o szkoleniu z mowy ciała, no to tutaj wyobraź sobie, że stajesz przed kamerą, przed swoim zespołem, opowiadasz o czymś, co ja zadaję pytania, no i szlifujemy Twoją postawę. Później szlifujemy Twoje poruszanie się, szlifujemy to, jak siedzisz przy stole z klientem, szlifujemy to, w jaki sposób opowiadasz o czymś, jak gestykulujesz albo dlaczego nie gestykulujesz, dlaczego zakładasz nogę na nogę, a nie powinieneś, a dlaczego nie masz uziemionych stóp. Dlaczego Twoje stopy są za szeroko i tak naprawdę jak się poruszasz, to robisz 3 ślady, no może nie na asfalcie, ale na śniegu czy na piasku, na plaży, ponieważ tak Ci jaja dyndają. Mówię tutaj o handlowców płci męskiej. Kobiety inaczej na to, jakby nie było, postrzegają, może nie inaczej postrzegają, ale zdają sobie z tego sprawę, że prezencja jest bardzo ważna. To dlatego one wyglądają tak atrakcyjnie. Nie wszyscy handlowcy wyglądają atrakcyjnie i dlatego właśnie potrzebują takiego szkolenia. Potrzebują, ponieważ nie zdawali sobie sprawy do tej pory, jak się prezentują, kiedy wchodzą do klienta. I po tym pierwszym dniu, który dzisiaj zrobiłem z handlowcami, to jest imponujące, że dziękują za to, że chociażby nawet mógł zobaczyć, dlaczego nie wyszły mu poszczególne kontrakty. No bo jak spojrzał na siebie, jak stoi, jak się prezentuje, no to jeden uznał, że
no to nie dziwię się, bo sam od siebie bym nie kupił. To jest imponujące, bo ja tego nie uczę. Ja przedstawiam, pokazuję i znam pewne techniki, które wdrażamy, jak może nie wdrażamy, ja mogę to przedstawić, ale jak handlowiec to wdroży w życie, to jego pewność siebie, jego aspiracje, jego możliwości oczywiście wzrastają pod warunkiem, że on to wcieli w życie. A takich jest niewielu. Przynajmniej ja z tymi zespołami, z którymi pracuję, to widzę te zmiany. Widzę, jak starają się, chociażby nawet kiedy ja przychodzę, kiedy rozmawiają ze mną, to już jest inaczej, bo już jest marynarka jest zapinana, już jest wyprostowanie, już są stopy równolegle. To jest chociażby nawet ta zmiana, bo mówię, bardzo ważne jest, że jak ty będziesz mieć wiedzę na temat mowy ciała, tej mowy niewerbalnej, to w głowie zapala ci się taka lampeczka. Tak, tak miałem to zmienić. Tak, tak ja to miałem zrobić. Boże, to zupełnie nie tak powinno być. I to jest bardzo ważne, bo ty będziesz wiedzieć, co masz zrobić, jak zdobędziesz wiedzę na ten temat i my to razem przećwiczymy. I dlatego można to zrobić indywidualnie, ale też często robię to właśnie w zespołach. Też często z tego względu, że coraz więcej osób dostrzega to, coraz więcej właścicieli, firm, menadżerów mówi: tak, byłem kiedyś na czymś takim, jak kogoś znasz, to mi go daj, bo ja chcę to zrobić z moim zespołem. I wtedy przyjeżdżam ja na białym koniu, cały na biało i tak dalej, nie? Żartuję. Więc mowa niewerbalna jest bardzo istotna, ona jest bardzo ważna w naszym życiu, bo jak sobie przypomnisz, jak zabiegałeś o swoją partnerkę, to zwróć uwagę, co wtedy robiłeś, jak się zachowywałeś. To wszystko było nienaturalne, z tego względu, że tobie wtedy bardzo zależało. I tak samo pracujemy nad tym, żeby ci zależało zrobić dobry biznes z każdym klientem. Że ty musisz zaplanować, że jak wchodzisz, to ty musisz wiedzieć, gdzie ty musisz usiąść, a nie tam, gdzie cię klient posadzi. To jest bardzo istotne, bo w momencie, kiedy wejdziesz i usiądziesz po drugiej stronie biurka, to ty nie będziesz partnerem w biznesie i kontrahentem, tylko będziesz zwykłym klientem, który zawsze tam siada. Tam jest jego krzesło. A wymaga dużej odwagi, aby zabrać to krzesło i usiąść obok klienta i przedstawić mu, że będziemy partnerami, nie przeciwnikami. To jest bardzo istotne. Dlatego książki można przeczytać na ten temat. Książki możesz zacząć wcielać w życie, ale jeżeli nikt ci nie powie, jak ty się prezentujesz, mówię tutaj nie to, że nikt, tylko ktoś, kto ma o tym pojęcie, ktoś, kto z tego szkoli, ktoś, kto zwraca na to uwagę, no to zostaniesz z tym i powiesz: dobrze, to coś mogę zmienić. Zmienisz może 2-3%. W momencie, kiedy zaczynamy cię nagrywać, w momencie, kiedy zaczynam zwracać na to uwagę, jak ty się prezentujesz, co takiego robisz na środku, kiedy zadaję ci niewygodne pytania, a klienci będą zadawać takie pytania, to wtedy zobaczysz, zwrócisz uwagę na to, jak reaguje twoje ciało. Co się z nim dzieje, kiedy ty zaczynasz analizować i myśleć, żeby nie wpaść, a żeby zabłysnąć przy kliencie, a w tym czasie nóżka gdzieś tam chodzi, bioderka zaczynają tańczyć, ty zaczynasz gdzieś tam robić dziwne ruchy, drapać się. I to już mówi o twojej niepewności. To już mówi o czymś, o twojej słabości. To możesz opanować. Nad tym możesz zapanować, ale nadal twierdzę, że samemu będzie bardzo trudno. Ja takich szkoleń przeszedłem kilka w swoim życiu, nim zacząłem z tego szkolić. Ale zacząłem z tego szkolić, bo ja tę naukę wprowadziłem w swoje życie. Zastanów się nad tym, jeżeli w swoim mieście masz takie szkolenia, masz kogoś dookoła, kto z tego może cię podkręcić, może rozwinąć twoje kompetencje, to skorzystaj. To jest bardzo ważna i istotna kompetencja. Nie tylko sama wiedza, ale też świadomość na temat tego, co ja takiego robię, jak się zachowuję. Zobacz nawet moją pozycję za kierownicą. Mogę być wyprostowany. Oczywiście teraz tego nie zobaczysz, ale w momencie, kiedy będę jechać na podpartym łokciu i będę mieć głowę po środku, no to już twoja opinia na mój temat też wzrośnie, bo zmieniłem się na zupełnie kogoś innego. Mogę oczywiście jeździć bardzo blisko, tak? Bo mogę zwracać uwagę, żebym był bezpieczny, nie? I to będzie takie, zobacz co, jak możesz odczytać moją mowę ciała. Ja mogę siedzieć sobie wygodnie, mogę prowadzić samochód i z tobą konwersować. A jednocześnie zmiana mojej pozycji już ci będzie coś symbolizować. To samo robisz ty w momencie, kiedy spotykasz się czy to ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, klientami, czy z kimkolwiek innym. Zacznij zwracać na to uwagę, bo to jest bardzo ważna kompetencja. Życzę ci jeszcze miłego weekendu, bo pewnie zdążymy jeszcze mile go spędzić. I do zobaczenia w przyszłości. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.